Witam na moim kanale w kolejnym odcinku z cyklu Kolekcja moich roślin domowych. Dziś sukulenty. Zapraszam. Tym razem miałam ułatwione zadanie, bo nie musiałam biegać z moimi roślinami po całym domu, żeby zgromadzić je do filmu, ponieważ większość z nich właśnie mieszka sobie tutaj na tym parapecie. Jest to okno południowe i właśnie teraz jest godzina 12, także możecie zaobserwować, jak to światło tutaj operuje, bo często pytacie mnie właśnie o to, czy możecie postawić roślinę na oknie południowym. To zależy od warunków, jakie macie w domu, czy jest to mieszkanie takie przewiewne, czy nie nagrzewa się zbyt mocno, czy czasami może być daszek nad oknem i też troszkę w tych najbardziej gorących godzinach osłaniać ten parapet. Mogą też rosnąć różne drzewa przed domem, więc to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy musi sam sobie dopasować rośliny do okna i musi je obserwować, czy wszystko z nim jest w porządku, czy im się tam podoba. Sukulenty to rośliny, które w naturze przystosowały się do życia w warunkach suchych, no i dosyć dużego nasłonecznienia. Także możemy je uprawiać właśnie w takich miejscach bardzo słonecznych w domu, na oknie południowym albo zachodnim. I oczywiście bardzo ważna sprawa w przypadku tych roślin, żeby ich nie przelewać. U mnie w większości te rośliny rosną w ziemi przeznaczonej do kaktusów, takiej gotowej mieszance, chociaż tam na końcu mam dwa kaktusy, które rosną w ziemi uniwersalnej, no i też jakoś sobie, widzicie, radzą. Już Wam pokazywałam te kaktusy, ja je odziedziczyłam po moich synach, oni kiedyś zbierali kaktusy i te rośliny mają około 20 lat w tej chwili. Przywiezione zostały dwa z nich, chyba ten mniejszy i jeszcze tutaj ten z Chorwacji. Pamiętam, że syn starszy dostał to od swojej chrzestnej jako pamiątkę z podróży. No i zobaczcie, ten jest też taki stary, ale rośnie bardzo, bardzo wolno. Także w tej chwili jest takim niewielkim kaktusikiem. Trzymam je ze względów sentymentalnych tylko i wyłącznie. No i tutaj jest też takie miejsce dla nich dobre, bo stoją w tym kącie, na parapecie. Nie przeszkadzają za bardzo. Parapety mamy dosyć szerokie. No i tutaj jest właśnie taki południowy pokój, więc sobie tutaj tak rosną. Tu jest jeszcze jeden kaktus, który też jest w spadku po chłopakach. I to starszy syn dostał od swojego kolegi. No i tu jest bardzo zdradliwa roślinka, ponieważ ma takie drobniutkie kolce, które bardzo łatwo wchodzą w skórę i trudno je usunąć. I nawet czyszcząc parapet trzeba uważać. Robię to ręcznikami takimi jednorazowymi, no żeby je od razu wyrzucić i nie pokłuć się zbyt za bardzo. Jest to opuncja drobnokolczasta. Tutaj na końcu mam jeszcze też taką, no, niezbyt lubianą przeze mnie roślinkę. To jest Sansevieria cylindryczna. Kupiłam ją rok temu, wtedy kiedy kupowałam wszystko, co było zielone. Miałam taką fazę. W tej chwili już robię to bardziej z głową, to znaczy najpierw przemyślę sobie, czego naprawdę chcę. No ale rośnie sobie ona piętro wyżej u syna, wymaga bardzo rzadkiego podlewania, ja tam rzadko wchodzę, więc ona sobie tam znalazła miejsce i tam jest. A tutaj jest Kalanchoe wiechowate. O tej roślinie nagrałam osobny odcinek, więc podam Wam link do niego w opisie. No i w tej chwili już wygląda tak, ja ją przesadzałam razem z Wami, rozmnażałam, także bardzo szybko się ukorzenia i ładnie rośnie. Piętro wyżej rośnie również ta gasteria brodawkowata i haworsja pasiasta. I jeszcze ten patyczak, który teraz wypuścił takie śmieszne, długie pędy
na końcu rozwidlone. Ostatnio go bardzo przesuszyłam, bo właśnie stoi tam w tym pełnym słońcu i nie był podlewany. Ale po podlaniu szybciutko odzyskał urok, no i ładnie rośnie. Także z sukulentami można je przesuszyć, nic im nie będzie gorzej, jeśli je przelejemy. Tutaj jest roślinka Epiphyllum, ten kaktus zygzakowaty, który kupiłam w Jungle Boogie. On tutaj na niektórych pędach już wypuszcza nowe przyrosty. Tutaj widać. No ale póki co nie rośnie zbyt szybko. Tu obok siebie stoją dwie ceropegie, zupełnie do siebie niepodobne. Niedawno był o nich odcinek. Tą ceropegię Sandersoni przestawiłam teraz na okno zachodnie, bo troszkę się tutaj obawiałam tego światła. Chociaż powiem Wam, że na tym oknie zachodnim wydaje mi się, że to słońce jeszcze mocniej operuje w tych godzinach takich popołudniowych. No ale pokażę Wam tylko króciutko, że nadal ta roślinka kwitnie i nadal wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Także bardzo wdzięczna do uprawy. A link do filmu o tych roślinkach też podam w opisie. A jeśli chodzi o tą ceropegię Woody, to zobaczcie, w takiej wersji, takiej niedużej rośliny też uroczo wygląda. Wcale to nie musi być jakaś bujna, wielka roślina, żeby nam sprawiała radość. No i też nadal kwitnie. Tutaj jest jej kwiatuszek. I ostatnio, jak Wam pokazywałam, to czekałam, że on się rozwinie. Ale pani Ewa mi zwróciła uwagę, że to właśnie już jest rozwinięty kwiat. No i tak rzeczywiście. Ona ma tu już któryś z kolei, są następne pączki. Także też tutaj ona sobie stoi właśnie tutaj na tym parapecie, ale czasami odwracam ją tyłem do światła. Tutaj jest też moja taka ulubiona roślinka, grubosz hotentot. Jemu w tej chwili te koraliki troszkę zbrązowiały i też chyba będę musiała go troszkę oddalić od światła, bo przypuszczam, że to jest spowodowane właśnie tym słońcem. Chociaż nie wiem, czy mu to szkodzi, bo te kolory są takie no ładne. To nie jest jakieś przebarwienia takie palące, spalone przez słońce, a jedynie wybarwił się na taki troszkę czerwonawy kolor. To jest roślina, którą najbardziej ze wszystkich, jakie mam, lubię dotykać. A tam w głębi widać znowu Kalanchoe wiechowate i tutaj ta stera roślinka. Więc jeśli kupicie sobie jedną taką roślinę, to w niedługim czasie będziecie mieć ich mnóstwo. A tutaj jest Portulacaria afravariegata. Ta roślinka w naturze jest dużym drzewem od 2 do 5 metrów, ale w warunkach domowych 40, chyba 50 centymetrów może osiągnąć. Ja ją przycinam i dosadzam tutaj, żeby stworzyć taki bardziej kulisty pokrój. No i właśnie tutaj te dwa pędy, które tak wyrosły, też niedługo po prostu utnę. Wsadzę do ukorzeniacza i bezpośrednio tutaj do ziemi. Sukulenty bardzo łatwo się rozmnażają w ten sposób. No i ona też sobie stoi właśnie tutaj na tym miejscu. A tutaj jest następna roślinka, która też niedawno wystąpiła w filmie, czyli starzec Rowleya. Ona stoi właśnie też w tym miejscu dokładnie i zobaczcie, to światło padające na nią bezpośrednio tutaj na górę wydaje mi się, że powoduje właśnie to, że ona się tutaj tak gęsto mi rozrasta. A tutaj sobie rośnie ostatni z moich kaktusów, popularnie nazywany fotelem teściowej. Ta roślina rośnie dosyć wolno, ale ma taki idealnie okrągły kształt. Także bardzo mi się podoba. Mam problem z podlewaniem jej, bo widzicie, że tutaj już nie ma za bardzo miejsca, żeby dostać się do podłoża. Jedynie nie chcę odwracać z drugiej strony, jest jedynie taka mała luka i tamtędy podlewam. Także jeśli słyszycie, że trzeba rośliny równomiernie podlewać dookoła, no to niestety u mnie by się to nie udało w tym wypadku. Chyba że biorę ją czasami pod prysznic, tak jak i resztę tych roślin, no to wtedy z góry
dostaję taką dużą porcję wody. A tutaj postawiłam tylko na czas filmu tego patyczaka, bo normalnie trzymam go na oknie północnym. Dostałam go od koleżanki, no ale rośnie sobie na razie tak niemrawo trochę. A tutaj mam kompozycję z sukulentów. Trzy odmiany plus jedna taka maleńka. I tutaj właśnie mam haworsję, którą pobrałam z tamtej większej rośliny. Gasterię brodawkowatą również. I tutaj taką roślinkę też z gruboszowatych, nie wypowiem jej nazwy, bo jest naprawdę, można sobie język połamać. I ją kupiłam w Ikei, w te maleńkie takie sukulenciki w takich słodkich doniczkach. I ona też wypuszcza tutaj takie dzieciaczki. I bardzo właśnie podobają mi się sukulenty w takich kompozycjach. No i nawet powtórzyłam podobną i zaniosłam sobie do pracy. A tutaj mam epifilum, które kupiłam w zielonym parapecie. Jeśli oglądaliście, to pamiętacie, że martwiłam się o te żółte końcówki. Nie wiedziałam, czy to jest tak, czy to jest naturalne, czy ta roślina jest przelana, ale okazało się, że właśnie kiedy wypuszcza te młode przyrosty, to one są właśnie takie w kolorze żółtym. I w tej chwili ta roślina u mnie już wypuściła tutaj jeden, drugi i trzeci taki pęd boczny. I też urosła tutaj, te liście jej urosły na długość, także ją coraz wyżej stawiam, żeby mogła sobie swobodnie tak zwisać. A na koniec zostawiłam tutaj moje sedum burrito. Ono normalnie wisi powieszone na karniszu w oknie południowym, ale w innym pomieszczeniu. Z tym, że jest tak wyżej pod sufitem zawieszone, więc to światło z góry na nie nie pada, jedynie tutaj na te końcówki. No ale widzę, że mu to służy, bo zobaczcie, właśnie te fragmenty, które u mnie wyrosły, to tutaj od razu można rozpoznać, bo są takie grubsze te liście i gęściej ułożone na łodydze. Ta roślina rośnie dosyć szybko, też bardzo łatwo się rozmnaża, albo poprzez te pędy, które można w całości uciąć i włożyć do ukorzeniacza po jakimś czasie, żeby obeschły, ale można również rozrzucić te perełki na ziemi bezpośrednio i też po jakimś czasie puści korzonki. Zresztą zrobiłam tak już w jednej doniczce, zaraz Wam pokażę. A tutaj właśnie w tej doniczce rozsypałam te listki, które odpadły od sedum. One już wypuściły młode przyrosty. No tą część to w całości wsadziłam, bo mi się oderwała. Dosadzę jeszcze kilka gałązek i wiem, że koleżanka mojego syna bardzo chciałaby tą roślinę dostać, więc jeśli oglądasz, to dla ciebie właśnie ta roślinka. Największe wyzwanie, jeśli chodzi o tę roślinę, to jest jej przesadzenie. Do tej pory robiłam to tylko jeden raz, bo to jest naprawdę trudne. Ona się bardzo łatwo łamie. No i dodatkowo właśnie te jej listki bardzo szybko odlatują, odpadają. Także tutaj trzeba się już przygotować do tego i najlepiej w dwie osoby to robić. Ja robiłam to w ten sposób, że odwróciłam ją do góry nogami, przytrzymałam sobie górę tej rośliny całą dłonią. No i w ten sposób jakoś udało mi się to zrobić. Mam jeszcze większe sukulenty. Jeśli oglądacie mój kanał, to pewnie znacie mojego grubosza jajowatego, którego sami wybraliście najpiękniejszą rośliną z moich kolekcji. No i jeszcze mam dwie większe sansewierie, które też tutaj dzisiaj nie wystąpiły. Tak jak już wspominałam, moje rośliny, moje sukulenty są posadzone w ziemi do kaktusów i sukulentów. Jest to bardzo mocno przepuszczalne podłoże. Ale teraz latem podlewam je dosyć często, bo przynajmniej dwa razy w tygodniu
ponieważ to podłoże bardzo szybko mi przesycha. I też czasami pytacie się właśnie o podlewanie. To jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ każdy ma w swoim domu inne warunki. Rośliny rosną też u każdego w innym podłożu. No i też bardzo duże znaczenie mają korzenie. Jeśli ta bryła korzeniowa jest mocno rozrośnięta, no to wiadomo, że szybciej ta ziemia przeschnie, ponieważ korzenie szybciej przerobią jak gdyby tę wilgoć. Więc to już musicie obserwować rośliny. Jeśli komuś jego sposób podlewania się sprawdza, to powinien po prostu przy nim pozostawać. No i przede wszystkim właśnie obserwować rośliny, czy im to odpowiada. Ja niektóre z tych roślin, na przykład jak ten sznur pereł, czy to sedum burrito, to czasami podlewam po prostu na wyczucie, bo nie jestem w stanie sprawdzić, czy ta roślina ma sucho, czy nie. Po prostu myślę, że kiedy ostatnio podlewałam, jeśli dosyć dawno temu, więc po prostu podlewam. Też zalecają, żeby sukulenty po podlaniu odlewać tą wodę, która tam się zgromadzi na podstawce, żeby nie doszło do zgnicia korzeni. Ja też tego nie robię, bo przy tak dużej ilości roślin, to ja bym musiała naprawdę sporo czasu poświęcić na takie zabawy. Mam już swój system podlewania, podlewam na oko, tak jak Wam mówiłam, i raczej nie przelewam do tego stopnia, żeby ta woda znalazła się na podstawce. Co jakiś czas rośliny również myję pod prysznicem i wtedy urządzam im taką większą kąpiel, więcej tej wody się napiją. No i teraz w okresie wegetacyjnym również zasilam je nawozem do roślin, do sukulentów i do kaktusów. Jeśli chodzi o przesadzanie tych roślin, to producenci zalecają, żeby natychmiast po zakupie przesadzić je do nowego podłoża, ponieważ to produkcyjne jest bardzo chłonne i można w ten sposób roślinę po prostu stracić, bo ona zgnije. Ja sprawdziłam sposób przesadzania, który zaleca Zielony Parapet. Mówiłam Wam już o tym. Sprawdziłam to pierwszy raz na przykładzie tego epifilum. No i rzeczywiście bardzo szybko ta roślinka przyjęła się w nowym podłożu i bardzo szybko rośnie. Ten sposób polega na tym, że oczyszcza się zupełnie ze starego podłoża korzenie, zostawia się na 1-2 dni do obeschnięcia, potem wsadza się do nowego podłoża i dopiero podlewa chyba po jednym albo po 2 dniach. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale na Zielonym Parapecie jest właśnie filmik. Tam jest chyba 7 kroków, jak prawidłowo przesadzić te rośliny. Także bardzo Wam polecam ten sposób, bo go sprawdziłam, chociaż miałam obawy. Ale teraz, kiedy już rosną u mnie w moim podłożu docelowym, to myślę, że nie trzeba ich przesadzać co roku, nie ma takiej potrzeby, bo korzenie ich są takie nie za duże, więc one spokojnie wytrzymają przynajmniej 2 lata w tym podłożu. Ja przynajmniej nie zamierzam w tym roku tych roślin jeszcze przesadzać. Pytaliście mnie kiedyś też o tą doniczkę, skąd ją mam. Ja ją przywiozłam jako pamiątkę z wakacji. Właściwie to były dwie, ale jedną potrzaskałam. W tej drugiej właśnie sobie rósł ten właśnie starzec Rowleya, którego potem musiałam przesadzić. No i jeśli będę miała okazję, to pewnie sobie jeszcze taką jedną doniczkę dokupię, bo chciałabym ją powiesić na ścianie. No a jedna taka to by troszkę smutno wyglądała sama. Jeśli kochacie rośliny, ale nie macie zbyt dużo czasu, żeby się nimi opiekować, a lubicie je oglądać zdrowe i nie poświęcać im zbyt dużo czasu, to bardzo polecam Wam właśnie sukulenty. Jeśli ich nie przelejecie, zapewnicie im dosyć dużo światła, to na pewno odwdzięczą się pięknym, zdrowym wyglądem i będą cieszyły Wasze oczy.
Ale jeszcze na koniec bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za wszystkie Wasze przemiłe, przemiłe komentarze. No i kiedy je czytam, naprawdę to jest dla mnie paliwo, żeby nagrywać kolejne odcinki. Także dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj proszę również, żebyście pozostawili jakiś znak, jeśli będziecie oglądać ten film do końca. I do następnego spotkania. Cześć!